Gdzie ja jestem? Dlaczego nie mogę się ruszyć? Czego ty ode mnie chcesz? Wypuść mnie stąd! Powiedziałem, wypuść mnie! Witam, Blendy! Budynek. Mam nadzieję, że znajdziemy tam resztę drużyny. Stać. Spokojnie, to są moi przyjaciele. I widzisz? Sami się znaleźli. A gdzie jest Bendy? Nie wiemy. Myśleliśmy, że tutaj go znajdziemy. Walczyliśmy z jakąś zimną kobietą. Podejrzewam, że ona porwała Bendy'ego. Ale Marcin, kto to w ogóle jest? To jest mój ojciec. Mówcie mi, panie Gaming. Dobra, rozdzielimy się. My idziemy w trójkę. Jeśli ktoś znajdzie Bendy'ego, to wróci się i poczeka tutaj na resztę. Tak szczerze, to miejsce mnie trochę przeraża. Pozory mylą. To miejsce jest gorsze niż wygląda. Aha, to fajnie wiedzieć. W tym miejscu są prowadzone eksperymenty na ludziach. Dlatego jest tutaj tak dużo zombiaków i mutantów. Nic takiego do tej pory nie widziałam. No to z ciebie szczęściarz. Co to za mężczyzna? Nie mam pojęcia, kto to jest, ale chyba się czegoś boi. Coś mi mówi, że on jest powodem. Ja pierdolę, co tu się odpierdala. Bendy, co ci się stało? Chodź, musimy go wziąć ze sobą. No i szczęście minęło. Nieważne, mamy Bendy'ego. Najwidoczniej jest jeszcze w szoku, ale z czasem mu przejdzie. Co tu się wydarzyło? I gdzie jest reszta? Pobiegli za tym atramentowym czymś. Lepiej, żebyś ty nie podchodził, ponieważ Joker wszczepił mi jakiegoś wirusa i dlatego teraz nie panuję całkiem sobą. Widzę, że poznaliście już mojego pupilka. To dziwne. Okazało się, że Blendy jest mniej bezużyteczny niż Herobin. Pewnie zastanawiacie się, jak wyleczyć wirusa. Odpowiedź macie przed sobą. Trzeba mieć DNA. Tak, moje DNA. I najlepiej sprawia się tutaj moja krew. Sprytne, co? Wiem, że Marcin nigdy by nikogo nie skrzywdził tak bardzo, że musiałby umrzeć albo chociaż się wykrwawić. Dlatego wiem, że nigdy nie uratujesz przyjaciela. Marcin, musisz wziąć się w garść. Życie twojego przyjaciela od tego zależy. Albo zabijasz, albo twój przyjaciel umiera. Ale że co teraz? Mam iść z nim, za nim, do portalu i zabijać wszystko, co mi chce przeszkodzić, żeby go zabić. Dokładnie. Nie okazuj żadnego współczucia. No dobra, ale Reaper trochę stoi w drodze. Bez obaw, ja się nim zajmę.